Zbieraliśmy się do krótkich spodenek na bosaka, czyli robiliśmy gimnastykę na polu. Zimowisko tatrzańskie. W tym śniegu? Chówca Śródmieście to była ten akcja. To nie było, bo to było rok wcześniej, dwa lata wcześniej, przed zimowiskiem, jak oni potem pojechali w 82 roku, jak stan wojenny ogłosili w pierwszym, a w drugim oni byli na tym zimowisku po tym czasie, to tylko dlatego byli na tym zimowisku, że Chówiec Śródmieście miał tam bazę założoną, mhm. nie? W sensie już tak obcykane wszystkie sprawy z góralami, to nie? Że tam w tamtych czasach Chówiec Śródmieście akcję zimową robił na 800 dzieciaków. Mhm. W tamtych czasach, nie? 81 i drugim wtedy, no i Szeterli znając tam, wtedy w Chówcu Śródmieście to Weizenhof tam ten działał, to nie, i Brożek, to nie, no i on po prostu ten zadzwonił, to nie, do tego, no i dostali ten kwaterę, to nie, żywienie robili górale, chodziło się tam gdzieś żywić, to nie. No a za to zimowisko pewnie zapłaciła jako tam Komenda Chorągwi jako kolejny etap jakiegoś tam harcerstwa starszego, nie? Bo wtedy to lobby w Chorągwiach, nie? Było na odbudowanie tego harcerstwa starszego, nie? I było mnóstwo tych różnych akcji szkoleniowych, gdzie główna kwatera dawała pieniądze. Nigdy by się te obozy nie odbyły w takiej tej, jakby główna kwatera dla świętego, no i inaczej, matka partia dawała pieniądze dla świętego spokoju, żeby mieć młodzież pod kontrolą. Nie? No przecież były przed stanem wojennym, to co myśmy byli w trzech morgach, no to przecież pół Polski wtedy dymiło, no nie? A tutaj no, pokorni harcerze na centralnej akcji szkoleniowej, nie ten. No dobrze, no to... I matka partia myślała, że te akcje szkoleniowe będą budować socjalizm, a myśmy odnawiali harcerstwo starsze, przedwojenne. I układaliście się z tą parszywą opozycją. Nie wiem jak. No wiesz, jak potem komendanci Chorągwi zostali, Bogdan Szyterli, tutaj Jarek Sławek. Ale mnie ciekawi w ogóle cała chronologia. Jesteś w stanie opowiedzieć tak rok po roku historię kręgu? Twój pierwszy kontakt z Bogdanem to jest który rok? No to jest wtedy ta szkoła w tym, na Dąbiu, co przychodzę na ten Czyli obóz. Który rok? 81 sierpień, czy ostatnie dni lipca, bo nie wiem dokładnie, albo pierwsze dni sierpnia, bo myśmy tak bardzo późno, 20 któryś sierpień kończyli tą akcję, wracaliśmy z tego, z tych trzech morgów też autokarem, czyli nie było nas więcej jak 50 osób na tym obozie, bo jednym autokarem, potem tarnowiacy wysiedli w Tarnowie, nie? A ten autobus miał jechać do Krakowa z nimi i myśmy na starej A4 z Szeterlim wysiedli i na piechotę poszli do Biadolin. 3 kilometry z tej starej A4 tą dróżką do Biadolin. To było po południu, pamiętam. A ktoś, nie wiem kto był jeszcze, czyli cała ta młodzież do Krakowa pojechała sama. Ale rejestrujesz pierwszą rozmowę tą w trzech morgach i decyzję o powołaniu kręgu, bo wiadomo, że nie, wtedy likwidowano białą podkładkę. Ja byłem oboźnym, więc no to dziwne. Dużo było takich różnych spraw organizacyjnych, a oni jak tam właśnie Sprawski, Szeterli, Kadula, ktoś tam, oni byli wszyscy programowcy i oni to wszystko te. A ja byłem od spraw organizacyjnych, trzeba było zawsze ustawić kuchnię, tam dyżury, coś tam, no, nie? No i rano apele, potem coś tam, no i to ja w tamtych czasach nie brałem udziału. Czyli po prostu ktoś musiał pracować, żeby gadać głupoty mu ktoś. No, a oni sobie tam nawet na te zbieranie kurek i smażenie tych kurek na maśle, to ja w tym nie brałem udziału. No i wtedy żeśmy poszli, no nie? No i wtedy poznałem Marylę, no nie? Pierwszy raz. I Czyli pierwszą żonę Bogdana. Tak, i Agnieszka, tak? Marzena. No, też tam była, wtedy jej tam nie pamiętam. A to na ten 12 to się... I pamiętam, że... On się rozpakował coś tam, no, w plecakach mieliśmy tych książek nielegalnie kupionych, bo tam warszawiacy wtedy te książki sprzedawali, ktoś tam jeszcze. I pamiętam, że jak on wtedy, to już opowiadałem chyba, ten, po cichu wypychaliśmy z Biadoli, z tej posesji, na drogę Malucha, żebym ją potem mógł do Brzeska odwieźć, żebym ja mógł do Tymowej wrócić do domu. Maryla wtedy jeździła Maluchem, nie? A
A wtedy, wiesz, litr paliwa, to wiesz, co to było. No tak. No, no ale jak i się wiem, było... że potem, jak się dowiedziała, to potem właśnie ten, zawsze było ten, że jej wypalił paliwo. No tak. No ale to no tak... i potem ja wróciłem do szkoły, do techników. Nie? Byłem na tym zlocie jeszcze, to nie, jako ten, i wtedy w Krakowie. W Krakowie. Jakoś się tam spotkaliśmy na tym. I potem jakoś... Ale że z kim się spotkałeś? Bo z tą panią? Ludzi, część ludzi z tej akcji, bowiem pamiętam Kwintę, czy kogoś tam jeszcze na tym zlocie, ze swoimi chówcami brali udział, to nie? My ci po obozie, po Casie, to nie? Oni wrócili do swoich drużyn i szczepów i delegacje na ten zlot były na Błoniach. Czyli Ciągwiej się... Podkładki miał swój jakiś... Nie, nie, tam, nie. Wtedy nie było ten... Ciągwiej jeszcze nie było. Ludzie się spotkali tylko w swoich chówcach, w swoich drużynach na tym zlocie. Kto był wydelegowany, ale nie powiem dokładnie, z kim się spotkałem, bo tak tylko przez mgłę pamiętam ten zlot. Nie? Czyli te wakacje 81 były rzeczywiście bardzo bogate, ale potem, rozumiem, do zimowiska toczyły się jakieś rozmowy. Znaczy, no... Ja nie wiem, czy się toczyły rozmowy, bo był efekt taki, że ja wtedy nie przeszedłem z klasy do klasy i wywalili mnie z internatu. Nie? Tak. Bo taki uczeń, który się nie uczy, to ten. A nie przeszedłem z klasy do klasy, bo mieszkałem w internacie, przyszła nauczycielka, nie wiem, czy z historii, czy z czegoś, i mówi, żebym przyszedł do niej, to mi zaliczy, co nie? A ja mówię, żeby mnie tu nie wkurzała, bo ja jadę do Jasieńczyka na zgrupowanie Chorągwi Krakowskiej jako oboźny. Nie mam czasu tutaj na zdawanie. Na zdawanie ten. No. I wywalili mnie z tego internatu, nie? I powtarzałem klasę, chodziłem do tej, ale mieszkaliśmy na tym, już w jakiejś wynajętej kwaterze, nora jakaś taka, to właśnie blisko tej Jabłońskiej. I całą jesień, zamiast chodzić do tej szkoły, nie? To robiliśmy komitety kolejkowe w sklepach, nie? Żeby zarobić jakieś pieniądze. Nie? I jak był ten obuwniczy na Floriańskiej słynny, no to jak rzucili buty, to nam jako prezesom komitetu kolejkowego przysługiwało po 4 pary butów do kupienia, jako pierwsi, to nie? Kupowaliśmy buty, przekazywaliśmy listę kolejkową dalszej części kolejki i spieprzali na tandetę buty sprzedać. I tak cała jesień minęła, nie? A szkoła? Nie chodziłem do szkoły, tak? Się pojawiałem tylko wtedy, kiedy na przykład już na przykład w Jałamo było, że nie rzucają nic na sklepy, to się szło do szkoły. I potem, no a byłem kwatermistrzem szczepu, nie? 36 szczep się nazywał, nie, 36 szczep Gwarki. Jako szkoła górnicza, no to szczep Gwarki się nazywał, w Chówcu Śródmieście. Byłem kwatermistrzem i miałem klucze od harcówki, miałem klucze od magazynu, sprzętu i jak ogłosili stan wojenny, nie? To już nie pamiętam, czy zaraz na drugi dzień, czy jakoś ten, przyjechali po mnie na tą stację, bo musiałem te klucze oddać, bo mieliśmy krótkofalówki. Tak było. I ten, i powielacz, no i to wszystko do zabezpieczenia. I z tym kumplem, co mieszkałem, on był z Jasła, nie? Jemu wpadło coś do głowy, no nie? I z tego magazynu naszego, no nie? Wziął butelkę farby, pędzel i na gablocie Bieruta, który był bohaterem szkoły górniczej, namalował Polskę walczącą. I pędzel z farbą zaniósł z powrotem do tego naszego magazynu. Jak zrobili dochodzenie, to się okazało, że kto miał klucze i kto ten, i kto miał farbę, no to ten jest winien za ten malunek. No, i wywalili mnie ze szkoły, jego też. Nie? No to masz ojciec, piękną historię, to mnie mówiłeś o tym. Jego ojciec był działaczem Solidarności w tym w Jaśle i jemu po tej linii załatwili zaraz w lutym jakąś szkołę. Chodził przy alejach do technikum chłodniczego, przy alejach, tu to jest to technikum mechaniczne. I on tam chodził do szkoły, nie? A ja wtedy, żeby móc w ogóle się poruszać, musiałem się zatrudnić gdzieś do pracy. Bo warunkiem chodzenia w stanie wojennym po mieście była dla takiego młodego człowieka albo legitymacja szkolna, albo pieczątka w dowodzie osobistym, że się pracuje. I
zatrudniłem się na tej kwaterze, co mieszkaliśmy, też jeszcze tak. O, to wtedy mieszkali ci Hanuszkiewicze, tam wtedy w tych norach ci wszyscy, oni studiowali już, nie? I wtedy mieszkali artyści. Tam. Artyści mieszkali, nie? I tam oni, ktoś tam miał jakieś dojścia i taki młody chłopak, prawników czy kogoś, nie? Też chyba był ze szkoły wywalony czy gdzieś i rodzice mu założyli firmę wtedy. W stanie wojennym, firmę jakąś taką i prowadziliśmy takie usługi wnęczarskie. Miał pieczątkę, normalnie w dowodzie mógł podbić, że to jest ten. Nie pamiętam, czy byłem zatrudniony legalnie, czy nie, nielegalnie, ale pieczątkę w dowodzie miałem, a tego dowodu nie mam, bo potem mi ukradli i ten dowód gdzieś zginął. Nie? I to była moja pierwsza praca od stycznia do marca chyba. Ale to już mówisz rok 82, ja bym chciał zamknąć rok 81. To zimowisko było po okresie stanu wojennego, ale wiedzieliście o tym, że stan wojenny będzie? Wtedy na CAS-ie, jak byliśmy, co opowiadałem, to Bogdan miał to radyjko, co słuchał tego pierwszego programu i tam było ten. No to było tak, że o stanie wojennym nikt nie myślał, nie ale myślę. Było takie myślenie, że ci wszyscy coś się wtedy, wydarzy. No, ale że, no, no że to wtedy tak, takie, no, że oni rozwalą Polskę, nie, że dojdzie do zmian, tylko na przykład jak przedeś do Komendy Chorągwi czy gdzieś, no to oni byli po tej drugiej stronie, nie po stronie Solidarności. Czyli nie? Tak jak teraz takie poczucie, że PiSu, prawda, że oni tutaj rozwalą nam kraj. No, widzisz. Rozumiem. No. I wtedy ci wszyscy, no nie, taka Komenda Chorągwi, która była utrzymywana no, przez matkę partię, bądź co bądź, co nie, no to ci wszyscy na te wszystkie wybryki, w sumie oni to wtedy nazywali wybrykami, co nie, patrzyli w sposób negatywny. Nie? No ale pamiętasz, żeby była podejmowana jakaś działalność w tym kręgu harcerskim, żeby przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom oporu, w sensie buntu, o, takich? Nie, bo myśmy no bo wtedy między tym tą jesienią, a tym grudniem... A czy chodzi o to, czy Bogdan dawał jakieś takie sygnały, takie zapotrzebowanie na to, żeby jednak ta młodzież jakoś czynnie zaangażowała się dla obrony tego kraju? To znaczy nie, no to jeżeli to tylko tą linią harcerską, żeby odbudowywać harcerstwo starsze. Jasne. No dobrze, tak, polityki takiej nie było. To znaczy, bo to było tak, że... W tamtych czasach, całe te 80 lata, od 81 do wolnej Polski, do Mazowieckiego, tamci, którzy dziś mówią, że oni wierzyli, że przejmą władzę i tak dalej, no, dziś ci wszyscy, którzy potem przeszli całą drogę, no to oni mówią, ale większość ludzi było takich, że nie dawało wiary. Jasiek, jak w 88 roku wyjeżdżał do Ameryki, co nie, to mówił, a potem rok później przecież się wszystko zmieniło, to on wtedy zdobywając wizę i zdobywając paszport, co nie, miał jakieś tam swoje dojścia, co nie, mówi, że nigdy się tu nic nie zmieni w tym kraju. Nie? On ale wyjeżdżał to on z takim przekonaniem. Ale on uciekał przed już takim naznaczeniem w tamtym czasie, czy nie bez nadziei zmiany? Nie był prześladowany ani nic, nie, bo pracował w Komendzie Chorągwi, to i tak musiał mieć dojścia jakieś. No ale jak wiesz, większość ludzi w tamtym czasie na tym szczeblu Komendy Chorągwi musiała być członkami partii, prawda? Więc... No, ale to w Komendzie Krakowskiej Paweł Raj był szefem podstawowej komórki tej partyjnej i do Komendy Chorągwi, do partii z Komendy Chorągwi zapisać się było ciężko, bo na przykład pamiętam, że całe 80 lata Bryłowa chciała zostać członkiem partii i ją nie przyjmowali. Była tylko tam jakimś księgowym, bo wtedy Pawła Raja żona była główną księgową. No dobrze, ale pamiętasz w takim razie rozmowę przygotowującą zimowisko w tym 82 roku? Ja nie brałem udziału. Nie brałeś udziału. I tego zimowiska nie było przygotowania, no bo to było na zasadzie, że się musieli skrzyknąć, że jedziemy do Bukowiny i zimowisko, i program, i wszystko robili dopiero w Bukowinie. Myślę, że się nie przygotowywali wcześniej. No to żeby zamknąć rok 81 w kręgu białej podkładki, to co byś, na co jeszcze byś zwrócił uwagę? Bo to jest taki okres, no... Ten 81 dla mnie to było tylko te 20 parę dni obozu w Trzech Morgach i
wizyta w Biadolinach w domu tym u Bogdana. Mhm. I ten mój etap się zamyka, ja tracę kontakt do marca 82 roku. Gdzie potem właśnie to, co opowiadałem, nie wiem jakim... A ten film był kręcony w 82 drugim roku.